kryzys nie jest spowodowany wcale wirusem, tylko kryzys spowodowany działaniem rządów i zamykaniem, i skoordynowaną polityką zamykania tego wszędzie na świecie. Więc miejmy świadomość, że to politycy za to odpowiadają. Tak, tak, ale teraz będzie bardzo łatwo się każdemu rządowi wytłumaczyć, że to nie była ich wina, że przejedli pieniądze zaoszczędzone, nie zaoszczędzone na te właśnie kiepskie czasy, tylko to kryzys koronawirusowy ich zaskoczył. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Kamil Gancarz. Cześć Kamil. Cześć, dobrze cię widzieć. Witam Państwa. Kamil jest przedsiębiorcą, ale przede wszystkim jest ekspertem w dziedzinie bankowości międzynarodowej i finansów. Dzieje się dużo w naszym obecnym świecie i zaprosiłem Kamila, bo chciałem z nim porozmawiać, żeby podzielił się z Wami swoimi doniesieniami czy swoją wiedzą na temat tego, co się dzieje w obecnych finansach, żebyście to zrozumieli i żebyście się mogli przygotować na obecne czasy. Powiedz mi, Kamil, jak byś ty teraz ocenił to, co się dzieje w naszej gospodarce, w naszej dziedzinie finansów? Jakby, jakim byś to określił takim słowem, jednym wielkim, które to podsumowuje? Kryzys. To jest jedno dobre słowo. Okej, okay. Spodziewałem się czegoś bardziej wyszukanego, ale akceptuję tą odpowiedź, bo myślę... No jeszcze można powiedzieć, że jesteśmy w czarnej, prawda? Generalnie tak. Dlaczego słowo kryzys i dlaczego to opisuje to, co się dzieje? No, zamknęliśmy gospodarkę. Mhm. To się jeszcze nigdy nie stało, że całkowicie wyłączamy ekonomię. Mhm. Po prostu ktoś podchodzi i wyłącza wtyczkę z respiratora, nomen omen, prawda? I ćkawkę. Dlaczego z respiratora? Bo no, żyjemy na dodruku pieniędzy. Teraz zaczęliśmy jeszcze silniejszy dodruk pieniądza. Uwaga, pieniądze biorą się z powietrza, żebyśmy mieli tego świadomość. Żeby każdy wiedział. Żeby każdy wiedział, tak. To przynosi kilka konsekwencji. Inflacja, to o tym później troszkę, bo skupmy się teraz na jakby definicji tego, co się dzieje. I wyciągamy wtyczkę w postaci takiej, że pieniądz przestaje się obracać w gospodarce. Mhm. Bo nie tylko ważne jest dodrukowywanie pieniędzy, żeby w ten sposób można reanimować trupa, tylko trup jeszcze trochę się musi ruszać, żeby... No musimy dokonywać transakcji, tak? Jeżeli nie kupujemy, jeżeli... No przykładowo hotele. Dzisiaj, prawda? Co się dzieje w hotelach? Stoją. Pensje trzeba zapłacić, trzeba utrzymać nieruchomość, ale nie ma przychodów. Dlaczego nie ma przychodów? Bo nikt nie jeździ do hoteli. Dokładnie. Prawda? Więc zamykając gospodarkę, doprowadziliśmy do sytuacji, że nie było takiego kryzysu. Tak naprawdę dane Goldman Sachs pokazują, że gospodarka Stanów Zjednoczonych w drugim kwartale, czyli teraz między... No teraz. Tak, w tym dokładnie, w którym się znajdujemy, między kwietniem a czerwcem, skurczy się 24% w stosunku do roku poprzedniego. Dokładnie. I to jest, mówi się, że to jest kryzys, którego się nie da zadrukować, bo to jest innego rodzaju kryzys. To nie jest kryzys polegający na tym, że ktoś coś naciągnął kogoś i oszukał, tylko to jest kryzys, który jakby bez pracy tak naprawdę nie będziemy w stanie go zadrukować, że nie da się go zadrukować. No bo bogactwo nie bierze się z drukowania pieniędzy, tylko z przynoszenia wartości innym ludziom, tak? Te majątki, które mówimy, najbogatsi ludzie na świecie mają niesamowite majątki, jak to się stało? No przede wszystkim do tego, że dostarczyli wartość. Mówi się, że jeżeli chcesz zrobić miliardowy majątek, to musisz rozwiązać problem na 10 albo nawet 100 miliardów. Czyli musisz tylu ludziom pomóc, tak naprawdę na tym to polega. A tutaj przestajemy ludziom pomagać, bo zamykamy ich w domu, to przedsiębiorcy nie mogą ludziom pomagać, nie mogą dostarczać swojej wartości dla innych. Pracownicy też swoją pracą nie mogą świadczyć usług. Tak, no ewentualnie home office, prawda, ale wiadomo, że ta zdolność... Nie każdy umie. Nie każdy umie, nie każdy ma, no wiesz, fizjoterapeuta. Ostatnio, słuchaj, bo chciałem z moim małym dzieckiem iść do fizjoterapeuty, spotkanie jest online. No wypas, godzinne badanie dziecka małego, wiesz, Twoimi rękami. Tak, moimi rękami, no wiesz. Także, no dziwna sytuacja, tak nie? Samo jak masaż, tak? Miałbyś zrobić. masaż online, tak. To już chyba trzeba mieć te automatyczne fotele. No jakby też gospodarka będzie się przesuwać przez to w tą automatyzację, prawda? Tylko, że... No ludzie muszą w jakiś sposób pracować i zarabiać, tak? Okay, to jest problem. A jakbyś ty widzisz przyszłość, kolejne 2-3 kwartały w tym kierunku? Coraz gorzej. Okay, myślę, że już drugi, trzeci kwartał może zaczniemy z tego wychodzić. Tak naprawdę miejmy świadomość, że ten kryzys nie jest spowodowany koronawirusem, czy tą chorobą, czy jakkolwiek.
tylko zamknięciem gospodarki, reakcją na to. Pytanie, czy to jest prawidłowe, no to już jest odpowiedź do wirusologów i specjalistów od zdrowia publicznego, no ale wiele opracowań pokazuje, że zamykanie gospodarki wcale dobrze nie działa, bo niektórzy twierdzą, że to jest przypomina grypę, może jest bardziej niebezpieczne dla płuc. Bardziej zaraźliwe też. Tak, jest bardziej zaraźliwe, ale jeżeli idziemy w bardziej zaraźliwość, to tak naprawdę badania w Nowym Jorku pokazują, że 29% populacji ma jakieś przeciwciała, więc bezobjawowo to przeszło, więc śmiertelność tak naprawdę procentowo jest prawdopodobnie mniejsza. Ale to akurat nie jest moja dziedzina, tak. Więc może nie... Tak. Chodzi o to, że kryzys nie jest spowodowany wcale wirusem, tylko kryzys jest spowodowany działaniem rządów i zamykaniem, i skoordynowaną polityką zamykania tego wszędzie na świecie, więc miejmy świadomość, że to politycy za to odpowiadają. Tak, tak, ale teraz będzie bardzo łatwo się każdemu rządowi wytłumaczyć, że to nie była ich wina, że przejedli pieniądze niezaoszczędzone na te właśnie kiepskie czasy, tylko to kryzys koronawirusowi ich zaskoczył i to nie jest niczyja wina, tylko wina wirusa. Tak, a prawda jest taka, że większość, na przykład nasz rząd, no, wiele pieniędzy poszło w kierunku płatności socjalnych i jakby tych pieniędzy nie ma dzisiaj. Wiesz, pytanie, czy można powiedzieć, że kryzys ich zaskoczył w tym sensie tego wirusa, bo symulacje były już w tamtym roku robione takich pandemii, więc myślę, że to jest słaba wymówka. No, na poziomie takim globalnym, jeżeli zarządzamy nie przedsiębiorstwem, ale zarządzamy krajem, to raczej powinniśmy mieć sztab ludzi do takich rzeczy, więc myślę, że ciężko się tym zasłaniać. Oczywiście będą się zasłaniać, ale to jest tylko zasłona dymna. Okay. Tak? To co nas może czekać w świecie finansów, jakby co może się dziać z naszymi pieniędzmi, niezależnie od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcami, czy pracownikami etatowymi, jakby jakie widzisz ryzyka tutaj, biorąc pod uwagę pieniądze, które mamy, nieważne, czy mamy 10 tysięcy, czy 10 milionów. Ryzyk jest kilka, z takich najpoważniejszych rzeczy to jest inflacja duża, bo my jeszcze jej może nie czujemy, chociaż myślę, że już ludzie sobie zdają sprawę, no wystarczy pójść do sklepu i porównać dobra, które kupowali rok, dwa lata temu. Szczególnie spożywcze, tak? Szczególnie spożywcze, bo to jest bardzo widoczne. Dane za marzec, inflacja rok do roku żywnościowa to jest 7,7%. 7,7%. I to już czuć. I to już czuć, ale myślę, że realne dane o inflacji pewnie są większe. Tak? Ja myślę, że szacuję, że między 7 a 10% w ogóle całkowita jest inflacja, bo pamiętajmy, że manipulujemy danymi o inflacji. Tak. Dlaczego manipulujemy? Bo wyliczamy coś takiego jak PKB. Każdy wie, o, PKB wzrosło, pięknie, kraj się rozwija, tylko że PKB, które podajemy, musimy podać w tak zwanych wartościach realnych. A realnej wartości to są nominalne, czyli tyle, ile w pieniądzu wyszło, skorelowane czy poprawione o współczynnik inflacji. Więc jak zaniżymy współczynnik inflacji, to możemy sztucznie powiedzieć, że nam PKB wzrosło. Więc każdemu rządowi jest na rękę, żeby manipulować inflacją. Żeby ona była niska, tak? Żeby była niska, bo wtedy pokazują, że gospodarka rośnie. Gospodarka często nie rośnie, tylko gospodarka jest napędzona właśnie dewaluacją pieniądza. Znaczy sztucznie napędzona, bo ona nie jest wcale napędzona. Ale idziemy dalej. Czujemy, że jest inflacja. Czyli można powiedzieć, że inflacja, inaczej, to, że produkt krajowy nie jest większy, tylko jest jego większa nominalna wartość, ale przez zaniżoną inflację pokazujemy, że realnie jest super, tak, że urosło. Tak, ale to nie jest wcale realne. Ale nie każdy to czuje. Nie każdy to czuje, tak. Znaczy, ludzie czują, że mają więcej pieniędzy, natomiast jak zaczynają wydawać, to się czują, że znowu są biedni. Pytanie, czy ich siła nabywcza jest większa, tak. Prawda? Czy efektywnie oni mają lepszy standard życia. Jasne, jak porównamy standard życia sprzed 100 lat, no to dzisiaj mamy dużo nawet większy nawet sprzed 20 lat życia. Tak naprawdę mamy o wiele wyższy standard życia. A wiesz, co najbardziej urosło, na co jest największa inflacja? Z tego koszyka inflacyjnego? Śmieci. O 50% wzrosły śmieci. Nawet mięso chyba nawet wzrosło też bardzo. Ale kto decyduje o cenie wywozu śmieci? Tak, no właśnie. To jest z góry ustalana, wiesz, cena, więc to... Nie ma mechanizmu rynkowego tutaj. Ja rozmawiam z takim przedsiębiorcą ostatnio, mówił, że który zajmuje się utylizacją śmieci i mówi, że to jest fikcja teraz, że nie ma sensu w ogóle segregować śmieci, bo leży kupa u niego na placu posegregowanych plastików, ułożonych wszystkich zgniecionych i tak naprawdę nikt tego od niego nie chce wziąć. I mówi, że kiedyś kupował karton, kupował od ludzi kartony, takie pudełka jak się zgniecione. Teraz ten, kto przywozi karton, musi zapłacić 200 zł za tonę jemu, żeby on zapłacił w kartoniarni 100 zł. To tak jak z ropą, tak, o którym rozmawialiśmy przed. Tak, że...
Wiesz, że super podałeś przykład, bo branża recyklingu jest świetnym takim wyprzedzającym indykatorem, czyli wskaźnikiem tego, że będzie kryzys. To, że on miał tak, on miał już to, zanim nadszedł koronawirus. Tak. Tak naprawdę gospodarka była tak przegrzana, że nikt już nie potrzebował produkować nowych opakowań. A produkuje się z odpadów, prawda? Dokładnie. Czyli no, żeby zrobić plastik, to się używa plastik. Żeby zrobić karton, też się używa karton, no bo nikt nie będzie z nowych ściętych drzew robił opakowań, prawda, tak, kartonowych, szarych. Tak. Jest, ten koronawirus jest tylko taki trigger, taki wyzwalacz po prostu, który wyzwolił to. Zasłona dymna, żeby pokazać, tak, rzeczywiście, żeby nie było, że bankierzy spieprzyli sprawę. Tak, tak, albo politycy. Albo popsuli sprawę. Ale ja bym powiedział to tak inaczej, że to jest tak trochę jakby zatrzymać pędzący samochód czy pociąg tak naprawdę jednym guzikiem, no to musi coś się przepalić, tak, muszą być jakieś straty. Ale jeszcze ważne, że ten pociąg nie jechał na węgiel, tylko na gotówkę, która była wrzucana do tej lokomotywy. Tak. I czyja to była gotówka? No, często nasza, tak? Bo sami dodrukowali, to generalnie my za to zapłaciliśmy. Może nie nasza, ale nowo wykreowana, tylko miejmy świadomość, że właśnie przez to, że istnieje ten mechanizm kreacji pieniądza, jest to mechanizm w ogóle waluty fiatowej, czyli opartej na zaufaniu, to niestety mamy taką sytuację, że mamy ukryty podatek, którego nie rozumiemy, że płacimy, ale ta inflacja powoduje, czyli realnie tak według moich szacunków to jest między te 7 a 10%, to my tak naprawdę ktoś nam przychodzi i zabiera nam z konta 10% co roku. Tak. Jeżeli tego nie rozumiemy, to jest taki najbardziej podstawowy błąd finansowy. Tak. Czyli po prostu oszczędzając przez to, że państwo dodrukowuje pieniądze, rozwodnia nasze oszczędności i w pewnym sensie tak, że my nie czujemy tego, okradą nas własnych pieniędzy. Tak, ale jeszcze nie tylko państwo, bo jakby współczynnik inflacji nie jest związany tylko z emisją pieniądza przez Narodowy Bank Polski czy banki centralne poszczególnych krajów, ale jest jeszcze bardzo ważny inny czynnik inflacyjny, to jest udzielanie kredytów. Bo ja to wielokrotnie powtarzam, może jak ktoś widział inny materiał, to już to słyszał, ale że pieniądz w banku tak naprawdę nie istnieje. Jeżeli bierzemy kredyt, to kredyt się uruchamia, tworzy się nowe pieniądze z powietrza i często większym czynnikiem kreacji pieniądza jest bank komercyjny niż wcale bank centralny, tak, czyli to nie rządy. Bo tak naprawdę bank musi mieć jakieś 10% w depozytach, które udziela. 3,5 teraz, tak? Nie, według polskich przepisów 3,5 od dawna. To 3,5% albo musi mieć w gotówce od depozytów. Nie w gotówce, tylko w zapisie księgowym, tak, w Narodowym Banku Polskim. W takim sensie, tak, że środków zdeponowanych u klientów, tak? Od swoich klientów, żeby mógł udzielić na 100% tej kwoty kredytu. Ale jak zrobimy, że wiesz, 3,5% mamy i resztę udzielamy w kredycie i potem 3,5% mamy i udzielamy w kredycie, tak wymnożymy, to jest szereg geometryczny i on powoduje, że z jednej złotówki można zrobić 28 zł. Tak. Po prostu. No to jest działanie już matematyczne. To słuchaj, to nic więcej nie robić, tylko otwierać bank. Rozmawialiśmy o tym przedtem. Tak, tak. No, otwieramy, ty robisz swój, ja robię swój. Albo robimy wspólny. Albo robimy wspólny, tak? Zresztą wiesz, że ja już robię trochę. Tak, 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 bo tutaj Kamil jest wynalazcą i wynalazł naprawdę innowacyjne rozwiązanie, które pomaga zabezpieczyć majątek. Bo możesz to odpowiedzieć? Bardzo mało mogę powiedzieć, to tylko powiem, nad czym pracujemy. Mamy dwa zgłoszenia patentowe w Stanach i w Unii Europejskiej i też takiej procedurze PCT. I robimy bank dla każdego, to znaczy w przyszłości dzięki technologii, bo mamy taki progres technologiczny, no i też to nasze urządzenie to umożliwia, że w przyszłości każdy będzie właścicielem swojego banku, czyli wreszcie będzie sprawiedliwie, uczciwie i będzie bardziej demokratycznie pieniądz funkcjonował. No ale to jest tam, wiadomo, długofalowe działanie. Też się zajmujesz pomaganiem zamożnym osobom, lokowaniem pieniędzy w różnych miejscach na świecie, jakby tak, żeby zabezpieczyć majątek. Można powiedzieć, że się poznaliśmy w tym kontekście, tak, na początku, że tak się zaczęła nasza znajomość. Prawie byłeś moim klientem. Tak. Dokładnie. I teraz, ale ja myślę, że jeszcze cię to czeka. Tak? Pewnie. I teraz powiedz mi, w jaki sposób ty dzisiaj rekomendujesz swoim klientom lokowanie pieniędzy albo zabezpieczenie ich przed czasami, które są ciężkie, bo nie powiedzieliśmy jeszcze, jakie są ryzyka dzisiaj dla ludzi, którzy są majętni, albo mają jakiekolwiek pieniądze. Aha, no to najpierw o ryzykach, a później o rozwiązaniach. No to najpierw mamy tą kwestię inflacyjną, to już wiemy, że tracimy około, powiedzmy, 7 do 10% rocznie, tak realnie tracimy pieniądze.
ale jakby tego było mało. Może to nie jest ryzyko. To się dzieje po prostu. Znaczy, to jest ryzyko, bo jeżeli nie podejmujesz działania, tak, to masz 100% pewność, że tak, to się stanie. Tak, masz 100% pewność, że stracisz 70%. Więc to nie są jakby gdzieś tam takie zagrożenie, tylko są fakty, które się dzieją po prostu. A jeszcze są pewne ryzyka, które no nie każdy je dostrzega. Tak, no jednym z takich kolejnych ryzyk jest na przykład mechanizm STIR, czyli system teleinformatyczny izby rozliczeniowej. To znaczy każdy przedsiębiorca, to dotyczy przedsiębiorców, akurat nie osób nieprowadzących działalności albo nieposiadających spółek. Każdy przedsiębiorca, jego rachunek bankowy może zostać zablokowany na 72 godziny na podstawie tylko i wyłącznie działań algorytmu. Czyli algorytm powie, a coś tam, były jakieś dziwne transakcje, potencjalnie może coś jest tam na podatkach, potencjalnie, bo nikt nie wie, jak ten algorytm działa, bo jest utajniony. Dokładnie. Można zablokować wasze konta bankowe na 72 godziny. Ale przepisy mówią też o tym, że jeżeli potencjalne zobowiązanie podatkowe, które jest skorelowane z tą blokadą, przekracza 10 tysięcy euro, to dyrektor Izby Skarbowej może podjąć decyzję o zablokowaniu waszego konta na 3 miesiące. Teraz, z tego co ja się kiedyś uczyłem, utracenie płynności finansowej na 3 miesiące oznacza bankructwo przedsiębiorstwa. A dokładnie takie są czasy wpisane w tą ustawę. Tak? Dokładnie taki okres blokady jest przewidziany w ustawie. Także dzisiaj każda firma przez przypadek nawet może stać się ofiarą takiego działania urzędniczego, od którego nie ma procedury odwoławczej, że ich konto będzie na 3 miesiące zablokowane. Więc nie posiadając aktywów poza granicami kraju, nawet jakiegoś takiego zaskórniaka dla przedsiębiorcy, no jest bardzo ryzykowne prowadzenie biznesu, bo jeżeli wpadniemy w ten mechanizm, no to jesteśmy gotowani. Szczególnie kiedy mamy wszystko na siebie, na jedno odpowiedzialności, na jedno konto bankowe, tak naprawdę to już nie ma nas. No nie ma nas, ale jeżeli mamy to na spółce, to spółki też może nie być. Tak. Nas to uratuje, tak, jako osoby fizyczne, ale wiesz, jeżeli cały nasz majątek jest w postaci przedsiębiorstwa, to jeżeli to przedsiębiorstwo by upadło, to może być nieciekawe. Więc musimy pamiętać o tym, że firma powinna mieć, albo osoba chociaż fizyczna, która jest właścicielem, bo to zawsze można jakimiś pożyczkami uratować, powinna mieć konto bankowe poza granicami Unii Europejskiej nawet, tak? Bo komornik polski może zablokować dowolne konto w Unii Europejskiej, tak samo urzędnik. Ale skarbowy musi mieć też jakby europejski tytuł egzekucyjny musi mieć przez sąd klepnięty. Tak. Więc, ale to już nie jest takie łatwe i takie szybkie. Ale nadal jest to do zrobienia. Tak, ale nadal jest to do zrobienia i co rozmawiam z komornikami, to oni to mają w dupie, chyba że wiesz, wierzyciel jest tak uparty, sprytny i sam znajdzie to konto, sam znajdzie ten kraj i powie, tutaj komorniku działaj, tu masz wniosek, tylko się podpisz, nie? Tak, ale oni są leniwi zazwyczaj, ale mówimy tu o dużych sprawach. Zgoda, ale ja na przykład mam taką firmę, znam taką firmę może, tak, która zajmuje się wywiadem gospodarczym, zajmuje się poszukiwaniem pieniędzy za granicą, no i oni prowadzą różne działania operacyjne, żeby to ustalić, więc jak bardzo chce się coś takiego zrobić, to są takie narzędzia, prawda? Więc dopiero konta tak naprawdę poza Unią Europejską chronią, bo wtedy nie ma, szczególnie są takie kraje jak Szwajcaria czy Liechtenstein, gdzie dyspozycja o blokadzie konta może wyjść tylko i wyłącznie z sądu, czyli sąd musi wydać taką dyspozycję Polski, ale potem sąd tego kraju, gdzie jest to konto, musi tą decyzję potwierdzić. Tak. A w sytuacji wątpliwości o stanie praworządności w Polsce, no można tą procedurę blokować. Tak. Więc tak naprawdę poza Unią jest to bardzo silne narzędzie. W Unii to jest tak, że to nie polski komornik zajmuje, tylko chyba on daje do polskiego, do odpowiednika komornika w danym kraju. Polski urzędnik ma prawo zablokować konto bankowe. Tak, w ramach pomocy w ramach Unii. To weszły przepisy w 2015 roku w styczniu, które znoszą też tajemnicę bankową w ramach Unii Europejskiej. Właśnie, to jest też duże niebezpieczeństwo. Ja sam miałem sytuację, kiedy miałem pan na jednym koncie 1 000 000 złotych i za jakiś głupi podatek, nie wiem, czy paręset złotych, jakieś odsetki od podatku, którego nie zapłaciłem, zajęli mi całe konto. Całe konto i całe środki. I całe środki. I teraz ja musiałem pisać pismo do banku z wnioskiem, żeby mi zabierali te pieniądze, uzyskali resztę i miałem dopiero po 7 dniach. Ja poczułem na własnej skórze, że możesz być zablokowany. I ja słyszałem jeszcze o jednym przypadku, że w tej sytuacji, o której ty mówiłeś, że to ten... Czy naczelnik urzędu, czy kto blokuje to konto na 3 miesiące? Może naczelnik urzędu, może też GIF, tak? Referent z ZUS-u zablokować, tak. Może GIF zablokować. Ja słyszałem, że właśnie... Wiesz, chyba z 30 parę instytucji w Polsce może zablokować konto bankowe. Ja słyszałem, że jeden przedsiębiorcy, który wprowadził pieniądze z zagranicy do polskiej spółki, zablokowali właśnie w tym trybie, a później prokuratura przejęła sprawę. Tak. I blokowało mu to chyba ponad rok. No można 8-10 lat. Prokurator to już może skończyć. I tak naprawdę nie miał przedsiębiorca żadnych możliwości odwoławczych od tego.
i musiał czekać, tak? Mhm. Więc... Tak, no prokurator to jest właśnie, bo pokazałeś też silne narzędzie, bo prokurator... A zresztą jak już mówimy o prokuraturze, to pamiętajmy jeszcze, że jest coś takiego jak konfiskata rozszerzona. To są takie piękne przepisy, które miały jakby w cudzysłowie, no w takim idealnym planie tworzenia prawa, miały powodować, że przestępcy, którzy wzbogacą się na przestępstwie, ich majątki zostaną zajęte. A dzisiaj jest tak, że przykładowo znaleziono by u ciebie marihuanę albo jakieś inne narkotyki, to by można było zabrać ci wszystkie nieruchomości. Bo by powiedzieli, że potencjalnie mogłeś prać pieniądze z handlu narkotykami za pomocą tych nieruchomości i bez wyroku sądu wskazującego, tak, że ty jesteś, tak, posiadałeś narkotyki albo spróbowałeś, można zabrać twoją całą firmę. Znaczy, i wszystkie twoje można aktywa. Zająć je tak naprawdę. Nie, zabrać można. To się nazywa konfiskata. To nie jest zajęcie tymczasowe. Konfiskata to jest taka skuteczna. Jest jeszcze jak zajęcie prokuratorskie tak naprawdę na zabezpieczenie majątku przed sąd. Tak? Ale konfiskata majątku oznacza orzeknięcie przypadku, tak, majątku. Tak. Na skarb państwa. Więc tak naprawdę żyjemy w kraju, gdzie potencjalnie, nie mówię, że to jest jakoś wybitnie nadużywane, ale jakby bardzo zabrakło pieniędzy, na przykład, bo będziemy mocno rozdawać, to teoretycznie można przyjść i zabierać, tak, jachty, nieruchomości, samochody, rachunki bankowe. Oczywiście rachunki bankowe to najprostszy temat. Tak, nie? Tak, mogę jeden klik. I teraz jak się zabezpieczyć przed tym, tak? To co byś sugerował osobom, które mają jakieś pieniądze, mają jakiś majątek mniejszy, większy? Mhm. No to pierwsze rozwiązanie już padło, konto, tak, bankowe poza Unią Europejską. Drugie rozwiązanie to posiadanie gotówki. Mhm. I sobie tylko w wiadomym miejscu. Naprawdę gotówka to jest... I tak dzisiaj tracimy, miejmy świadomość, 10% rocznie. Więc jeżeli tak przechowujemy środki finansowe w postaci gotówkowej, no to warto mieć coś poza systemem bankowym. To jest naprawdę bardzo poważne, tak, ale narzędzie zabezpieczenia. Ale jakąś część tak naprawdę, no wiadomo, że nie całość, tak? Tylko... Znaczy wiesz, no tyle ile się czujemy komfortowo, no i pamiętaj na to, że o tym, żeby się, jeżeli wypłacamy z konta, to miejmy potwierdzenie wypłaty, żebyśmy mieli papierek, bo chodzi o to, że kiedyś przyjdzie sytuacja, że chcemy ją wprowadzić z powrotem do systemu bankowego i będą mieli wątpliwości, czy to są pieniądze legalne, czy skąd one pochodzą. Jeżeli mamy taki dokument, który potwierdza, żeśmy je wypłacili z banku, to jest bardzo, bardzo ważny dowód, że bank po prostu przyjmie pieniądze. Wyobraź sobie, twój klient ma dzisiaj, załóżmy, już sumę pieniędzy i to, co byś mu sugerował, tak? Poza tym, że część pieniędzy przenieść za granicę, no ale tutaj też, że żyje, operuje i kupuje się czy nieruchomości, czy różne aktywa. No na pewno bym zachęcił do tego, żeby posiadał złoto, srebro. Srebro jest w Polsce owatowane, więc też nie zalecałbym, żeby kupował je w Polsce. Okay. Pewnie lepiej kupić je przez szwajcarski bank. Bo wtedy też co prawda jest VAT, jeżeli kupujemy fizyczne srebro, ale 7,7%. Także i te marże nad rynkiem nie są takie duże w Szwajcarii, bo w Polsce, żeby kupić sztabę, to teraz po pierwsze nie ma, ale załóżmy, żebyśmy kupowali sztabkę w Polsce, kiedy jest to srebro na rynku, to płacimy 40% ponad cenę spot. Tak, tą, bo jest marża i VAT. Z Comexu. Tak? Bo jest marża i VAT. W Szwajcarii to wychodzi tam około 18%. No więc jest już spora oszczędność, a wrzućmy 1 000 000 zł, no to wystarczy policzyć, prawda? Więc na pewno pozycja na srebrze i złocie, dlatego że one sobie doskonale radzą w sytuacji ujemnych, realnych stop procentowych, czyli jeżeli odejmiemy inflację od tego, co możemy uzyskać, no stopy są zerowe, inflacja minus 10, no to pięknie sobie radzi złoto. Drugim czynnikiem, czyli metale szlachetne ogólnie, bo tu mówimy razem, drugim takim narzędziem, znaczy drugim powodem, kiedy otoczenie, w której sobie to złoto radzi i też mamy, to jest w ogóle sytuacja rosnącej inflacji. Ona teraz nastąpi, ponieważ dodruk pieniądza w Stanach Zjednoczonych, te programy pomocowe, które mamy, przez chwilę jeszcze nie spowodują takiej jeszcze większej inflacji, ponieważ nie ma tego obiegu pieniądza, tak, w gospodarce. Tak, tak, ale on to chwilę będzie. Tak. Ale jak dołożymy obieg pieniądza i dodruk, to zrównania Fischera, no to już pewnie nie chcemy tłumaczyć, ale generalnie chodzi o to, że jest taki balans pomiędzy tempem do druku pieniądza, czy w ogóle podażą pieniądza, a wzrostem gospodarczym, a jeszcze do tego dochodzi czynnik po jednej stronie obiegu pieniądza, czyli jak szybko wymieniamy pomiędzy stronami pieniądza, a po drugiej stronie właśnie jest inflacja. Czyli tak? Można powiedzieć, że nas pieniądze nagle zaleją, uderzą na tak jakbyś... Czyli najpierw nas zalały pieniądze, no.
a potem te pieniądze, które zaczną krążyć, po prostu spowodują, że poziom wody się podniesie, tak? Mhm. A to jest tak, że jakbyś dał wpalnik na zimnym silniku po prostu i będzie ciśnienie w tłokach. Nie, trochę, teraz trochę tak, że dolałeś nitro, ale jeszcze nie wcisnąłeś gazu. Mhm. Czyli teraz dolaliśmy nitro, ale zaraz ciśniesz gaz i wciśniesz i to butlę odkręcisz, zawór i ruszysz. I to się stanie, prawda? Tak. Czyli nitro już jest podłączone, nitro już jest odpalone zawór, ale jeszcze nie wrzuciłeś jedynki. O, to może to tak jest. Jak się wrzucimy jedynkę, to będziemy naprawdę szybko pędzić i ten pęd symbolizuje ten wzrost cen, tę inflację, tak? Tak, dokładnie tak. Więc mówimy o tym, ale też bardzo ważną rzeczą, no tutaj nie każdy sobie zdaje sprawę, jak poważnym narzędziem jest Bitcoin. Ja się zajmuję od 2014 roku technologią blockchain i krypto. To się trochę zaczęło właściwie od mojej wizyty w Liechtensteinie, gdzie tam z bankami pracuję i też akurat odwiedzałem banki i pokazali mi, jak poważne jest to narzędzie i co się będzie działo, a to było skorelowane też z tym, że wprowadzono tak zwany Common Reporting Standard, czyli system automatycznej wymiany informacji podatkowych i tak naprawdę jak kończyła się taka duża tajemnica bankowa, która kiedyś była. Tak naprawdę tajemnica bankowa mocno zaczęła się degradować od 99 roku, kiedy to przestały istnieć w Szwajcarii konta anonimowe. Ale z roku na rok jest coraz gorzej, a od 2014 już wprowadzono te raportowania, które weszły w 2017-2018 roku, już w większości krajów świata. No i widać było, że jest potrzeba czegoś nowego, tak? Jest potrzeba systemu finansowego, który jest niezależny od państw, który nie jest tak przeregulowany, bo tak naprawdę bankowość dzisiaj zabijają przepisy prawne i wymogi państwowe związane właśnie z walką z terroryzmem, z walką z praniem pieniędzy, ale tak naprawdę wylewamy dziecko z kąpielą, bo przede wszystkim walczymy z kimkolwiek, kto coś robi z pieniędzmi. Tak, dokładnie. A nie da się niczego robić bez pieniędzy, bez obrotu. Tak, nie da się bez obrotu, nie da się bez systemu bankowego. Chyba, że właśnie zaczynamy korzystać z alternatywnych systemów, takich jak blockchain, czy kryptowaluty, czy Bitcoin, tak? Jednym z narzędzi, żeby się chronić przed tą inflacją, jest posiadanie pewnej kwoty portfela w Bitcoinie. I teraz ktoś powie, no ale Bitcoin jest taki zmienny, są straty i tak dalej. Ale ja mówię, pewnej kwoty portfela. Tak jak minimum to jest 5%. To żeśmy rozmawiali. Tak, dyskutowaliśmy o tym, bo ja jestem dosyć tak tradycjonalistą, jeżeli chodzi o to. Mimo tego, że jestem nowoczesnym inwestorem, to jestem bardzo konserwatywny. Tak? I ja mam przywiązanie do tego majątku, który jest fizyczny. Chociaż pieniądze nie są fizyczne, tak? Zapisy na koncie. I jakby pod twoją namową na pewno zwiększyłem jakby ekspozycję na Bitcoinie. Ale jeszcze trzeba dokręcić. Jeżeli to masz w odpowiedni sposób przechowywane, to jest tak naprawdę twój zaskórnik, który jest takim hedgem antysystemowym, że jeżeli system w razie czego chciałby wobec ciebie źle postąpić, niesprawiedliwie, nieuczciwie, to ty masz zabezpieczenie. To jest to, tak? To jest, można być alternatywa dla złota. Natomiast jakby trzeba... Ale złoto też jest takim. Tak. Więc jakby ja złoto już od paru lat inwestuję, bo wiedziałem, że te czarne godziny mogą kiedyś nadejść. Natomiast mam nadzieję, że nigdy go nie sprzedam. Mhm. Że on cały czas będzie w moich zasobach, będę go dokupował. Musisz pamiętać, że jak się ustabilizuje inflacja później, albo zacznie spadać, to złoto zacznie spadać na wartości. No, ale długoterminowo w kwestii, nie wiem, 20-30 lat, prawda, no to nie spodziewałem się, że na nim stracę, tak? Więc jakby ja traktuję złoto naprawdę na jak gdyby system chciał przeciwko mnie zadziałać i tak samo traktuję właśnie Bitcoina, a nie kwestii, nie inwestuję w to, że chcę zarobić powyżej inflacji, albo chcę zarobić tak samo na Bitcoinie, tak? Tylko żeby mieć jakiś środek płatniczy. Chociaż akurat na Bitcoinie to jest bardzo duże możliwości do zarabiania, ale rozmawialiśmy, że to nie jest twoja... Tak, to nie jest mój core. Twój ja mam cel, taką zasadę, że jakby inwestuję pieniądze w to, tam gdzie chcę zarabiać, na czym się znam. Na tym się nie znam, tak samo nie znam się na giełdach i nie interesuję się tym, więc jakby nie inwestuję w to pieniędzy, żeby tym spekulacje nie zarobić. Mogę mieć małą ekspozycję, mieć tych Bitcoinów trochę, natomiast nie tak, żeby jakby... nie spać po nocach, że kurs nagle leci w dół. No dlatego mówię o tych 5%, tak. Prawda? Bo... Ale to jest też kupa pieniędzy. No jest kupa pieniędzy, jakby... ale patrzysz liczbowo, tak. Ale wiesz, ile zarobisz za rok na nieruchomościach swoich? Ile na twoich aktywach za rok zarobisz? Powiedz. Tak. No ile? Myślę, że przynajmniej te kilkanaście procent. No właśnie, czyli nawet jeżeli by ci Bitcoin spadł do zera, ale już mówimy o jakiejś wariacji, że do zera totalnie, chociaż były spadki 93%,
ale że nic nie jest warte, bo w długiej perspektywie Bitcoin uważam, że będzie rósł i tutaj nie ma, wiesz, dyskusji, bo po prostu do dróg limitowana podaż z kolei Bitcoina jest tutaj hedżem totalnym antyinflacyjnym, ale zakładając, że spadnie do zera, no to patrz, to ty zarobiłeś i tak na twoich aktywach tyle, że jesteś spokojnie z dużym marginesem zarobiony, więc a wręcz ryzykiem jest to, że nie posiadasz takiej ekspozycji na Bitcoina. No, posiadam dużą, na taką, jaką mentalnie nie stać. Tak jakby. To jest mały, to jest nie wiem, poniżej 1% chyba. Natomiast to jest też pieniędzy na tyle dużo, że wystarczy mi to, żeby sobie poradzić w życiu. Rozumiem. Nie na tej zasadzie, więc ja tak do tego podchodzę, bo 5% od miliona to jest inna kwota, od 10 milionów to jest inna kwota, a od 100 milionów to jest jeszcze inna kwota. I ludzie często mają przywiązanie do tych kwot, a nie do końca. A właśnie, ale liczą się procenty, bo wiesz, portfel to jest portfel, to jest strategia portfelowa budowania, wiesz, swojego majątku i tutaj nie ma dyskusji, ile to jest pieniędzy. Tak, a no właśnie wróćmy do tego kwestii tych konfiskaty depozytów albo opodatkowania. Tak, no bo to rozmawialiśmy też, to się zdarzyło na Cyprze, zdarzyło się we Włoszech. Tak, w 93 we Włoszech zrobili taką konfiskatę, tam co prawda chyba 0,15 czy 0,3% tylko zabrano, ale jakby no jest taki precedens, że można zabrać z kont bankowych środki. Tak. No na Cyprze było tak, że powyżej 100 tysięcy euro to nawet 50% zabrali. 40 chyba, tak? Chyba dochodziło do 50%, więc podatek od depozytów może być ogromny. No w Polsce raczej bym się nie spodziewał takiego dużego podatku od depozytów, jeżeli w ogóle, ale myślę, że wiesz, z 10% to mogliby zaszaleć. Tak. No z OFE zrobili 51,5, prawda? Tak, tak. I właśnie ja tak się zastanawiałem, że mówiłem tak, że pieniądze w Polsce na koncie są bezpieczne i teraz trochę pieniędzy lokowałem w prywatnych kontach. Mhm. Oczywiście na każdym koncie poniżej 400 tysięcy, żeby bankowy fundusz gwarancyjny był. Było to pod funduszem, pod funduszem, ale zdaję sobie sprawę, że ja jako Jan Kowalski, jako typowa osoba fizyczna, jestem najbardziej narażony na to, bo tak naprawdę ja nie mam żadnego prawa głosu. Jako osoba fizyczna, która nikogo nie zatrudnia, nie płaci podatków, bo już zapłaciła podatki od tych pieniędzy, żeby je mieć na koncie, i tak naprawdę nikt za mną nie będzie płakał. A ludzie, którzy nie mają pieniędzy, dla których te pieniądze pewnie będą płynęły, żeby oni mogli przeżyć, jeszcze przyklasną temu, tak? Więc jakby najbardziej niebezpieczne jest to mieć pieniądze na swoim prywatnym koncie, a to takie jest moje zdanie, a mniej bezpieczne jest mieć to na spółkach na przykład, bo spółka może kogoś zatrudniać, płaci podatki i jakby prędzej przyjdą do mnie niż do moich firm, tak mi się wydaje. To jest słuszna uwaga. Jeżeli mamy jakby szacować ryzyko, gdzie szybciej stracimy pieniądze, to rzeczywiście będzie konto osoby fizycznej, szczególnie powyżej tego gwarantowanego depozytu, bo to jest taka psychologiczna bariera, o której mówimy, no to jest gwarantowane w jakiś tam sposób przez państwo. No w praktyce to nie jest tak różowo, bo banki mają do dyspozycji, znaczy Bankowy Fundusz Gwarancyjny chyba ma 20 miliardów złotych, a duże banki 22, mają... tak? A duże banki mają... mają dużo większe sumy i jakby tylko policzyć te depozyty, to mogłoby jakby bardzo duży bank upadł, to 150 i 200 miliardów mogłoby być przy gwarantowaniu depozytów, mówimy o jednym banku, ale też miejmy świadomość, że banki też się muszą składać na ten system i to jest trochę tak, że małe na przykład banki spółdzielcze, znam case konkretnego jednego banku, jak upadł ten SK Bank i była wypłata z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, to była taka sytuacja, że połowę zysku banku z danego roku trzeba było wpłacić jako składkę do BFG. No to teraz sobie pomyślmy, jakby dwa takie banki upadły. No i teraz, dobra, można powiedzieć, no ale to banki, no to ich ryzyko i tak dalej. No ale jak banki zaczną tracić pieniądze, to jeszcze mamy kolejny mechanizm, który pozwala zabrać nam kasę. Czyli jak banki przestają być wypłacalne, to nie musimy robić ratowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, czyli tak zwany bailout, ale możemy zrobić bail-in. Czyli zacząć się ratować... zresztą tu wielu ludzi rozważa, że to jest takie bardziej uczciwe, bo skoro... inwestujemy, wkładamy pieniądze powyżej 100 tysięcy euro w bank, który
potencjalnie może upaść, no to nie dokonaliśmy tego due diligence, tak? Nie zbadaliśmy ryzyka i niektóre banki właśnie często dają większe oprocentowanie, właśnie te bardziej ryzykowne. No więc jest taka procedura resolution, to jest unijna dyrektywa, która została zaimplementowana już w Polsce i można po prostu zabrać depozyty powyżej 100 tysięcy na ratowanie tego banku, na utrzymanie też jego płynności, więc... I to jest w pełni legalne i w pełni osadzone w przepisach, tak? I tutaj jakby mówi, że pieniądze są jak w banku, natomiast no... Teraz pieniądze jak w banku, to znaczy, że one są łatwe do zajęcia. Dzisiaj dla mnie to ten termin że po prostu wiemy, ile masz i w razie czego cię dorwiemy. Tak, to oznacza jak w banku. Bo mamy dostęp do każdej transakcji przez system teleinformatyczny. Tak naprawdę, nie wiem, jeżeli skarbówka kogoś ściga, na przykład ściga mojego wykonawcę, to dzień po tym, jak ja zapłacę mu przelew za jego usługę, gdzie mam umowę, która jest tylko cywilnoprawna i nie ma tego wglądu, to oni już widzą, że ja mu zapłaciłem, od razu walą mi pismo, że jeżeli cokolwiek mam zapłacić, to oni zajmują wierzytelność. I tak naprawdę wiedzą o wszystkim. A jakby tak na koniec podsumował i albo powiedział, zarekomendował, ty dzisiaj widzisz, że można zarobić pieniądze w tym nadchodzącym kryzysie. Złoto, srebro i bitcoin przede wszystkim. Okej, a jakbyś postrzegał jakby okazję, bo tu mówimy o lokowaniu pieniędzy albo zabezpieczeniu majątku, prawda? A teraz, gdzie ty widzisz jakby nowe rynki, które się będą tworzyły, o wiele bardziej dynamicznie niż to było do tej pory, tak jakby ewidentnie będzie rosła konsumpcja na płyny dezynfekcyjne i te rzeczy, albo na pracę zdalną i tak dalej, to gdzie ty widzisz jakby rynki? No to znowu będę monotematyczny, przepraszam, czyli cała technologia blockchain, ale teraz nie mówię o walucie jako pieniądzu, tylko decentralizowanych systemach decyzyjnych. Patrzcie, co się stało. Posłowie głosują przez internet, tam są różne wątpliwości, czy to dobrze działa. Jeżeli byłby system głosowania w blockchainie... To nie ma opcji, nie? To nie ma opcji, mamy pewność, ale dotyczyć to będzie też nieruchomości. Zobaczysz tokenizację nieruchomości, zobaczysz docelowo też to, że księgi wieczyste będą w Muszą być stokenizowane, no bo wtedy to jakby gwarantuje. No dzisiaj to jest urzędnik, który wpisuje albo wypisuje. Tak naprawdę no, jest to w miarę bezpieczny system. Ale zdarzyła ci się nieruchomość, co nie miała prawidłowego stanu w księgach wieczystych? No oczywiście, wiele jest tak, bo to są tylko ludzie, którzy to wpisują. Natomiast dzisiaj jakby na tym wszystkim trzyma rękę, trzymają rządzący. I ten, kto rządzi sądem, to ten decyduje o tym, czy wpisać ci coś albo tak. Więc jakby mój przyjaciel, wiesz, kupił nieruchomość, która no, miała nieprawidłowy zapis w księdze wieczystej. Tam była w ogóle jakaś prokuratura, jakaś afera była z tego, bo tam naprawdę były jakieś dziwne działania organów czy tam urzędników. Nie wiem, czy ktoś to po prostu specjalnie zrobił, czy przez pomyłkę, ale hipoteka nie była bankowa wpisana, to sobie wyobraź. Ale jeżeli hipoteka nie jest wpisana, to nie istnieje. No nie? Właśnie, ale wiesz, ale zobacz, ktoś by był pokrzywdzony na duże aktywa. Wiesz, no. Ja miałem taką sytuację, kupowałem właśnie budynek cały i po prostu mały bank, który udzielał kredytu. Sąd w małym mieście odrzucił wniosek, bo zabrakło odpisu z KRS-u, który jest dostępny w internecie i powiedział, że nie ma KRS-u. Odesłał do wnioskodawcy, czyli do banku, do wiadomości. Nikt tego nie podjął. Sąd umorzył sprawę, bo wnioskodawca nie złożył KRS-u i po dwóch latach się okazało, że nie ma hipoteki. Nikt o tym nie wiedział. Dobry biznes. Tak, ale oczywiście kredyt był spłacony, bo kredyt był zaciągnięty, tylko nie było ustalone. Tak, bo miejmy świadomość, że kredyt istniał nadal, tak? Tak, ale nieruchomość jest wolna od obciążeń tak naprawdę wtedy, tak? Mimo tego, że hipoteka jest ustanowiona, ale nieskutecznie. Okej, to dziękuję Ci w takim razie, Kamil, za wywiad. Myślę, dziękuję, że było bardzo wiele ciekawych informacji. Także piąteczka, trzymaj się. Super, hej. Dziękuję. Hej. Pozdrawiam wszystkich.